Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie test. Fajnie, że drugi raz możemy zrobić taki test i to z batonami zero cukru, bo zero cukru ostatnio u nas to jest taki top. W sumie ja bardzo lubię. Ty też lubisz? Lubię. A te batony to są takie popularne, bo mamy tutaj Annę Lewandowską, bardzo znaną, Holakowską. I oczywiście batony, które dostaliśmy w Lidlu, mniej więcej są to bardzo zbliżone do siebie składy i smaki. Tutaj jest kokos, te są jeszcze dodatkowo z orzechem, więc myślę, że, znaczy spodziewam się, że smak może być podobny, chociaż mam nadzieję, że wyłoni się ten najlepszy z tych wszystkich batonów. Mam nadzieję, że to będzie Holakowska. Tak, ponieważ Karolina jest jej fanką. Ale nie ćwiczę. Dobra, w każdym razie mi tu nie odpowiada jedna rzecz, że one są w plastiku. Często robię takie batony na bazie daktyli, po prostu jako kuleczki. W domu z owsianką, czasami z kakałem i są spoko, ale czasami na drogę, ale czasami jak nam się nie chce, to kupujemy takie specyfiki. Więc do dzieła, ja się dzisiaj najadłam, więc normalna. Od którego zaczynamy? Zaczynamy od takiego mniej popularnego. Tak? Od lewej strony. Chcę sobie zostawić na koniec Annę Lewandowską i Holakowską, dlatego że, no tak wiecie, że spodziewam się, że to może być coś dobrego, a tutaj nie wiem. Znaczy może Dobra. Być, myślę, że może być coś gorszego albo To jest lepszego. Ten baton. Tak, to jest, musimy powiedzieć, że to jest baton właśnie typowo zrobiony dla Lidla, nawet jest logo Lidla. Jest bio, więc w sumie wiecie, vegan, gluten free, bez dodatku cukru. Chia kokos. Wszystko fajnie. Okej, zobaczmy. Czytaliśmy składy w sklepach, więc też tak staraliśmy się wybierać nie takie, żeby były z olejem palmowym i tak dalej. Zobaczmy. Zapach taki kokos. Smak. Ja nie lubię chili. Jest taki wyraźny posmak tych granulek, czyli jest też kokos. Bardzo słodki, wyraźnie czuć kokos, miękki jest taki, jak się go je, to od razu się tak rozpływa w ustach. No bo on jest rozpada. Olejek cytrynowy. No teraz jak powiedziałam, tak. To wyczułam. I ja też. Z rolnictwa ekologicznego. Ojej, bardzo czuć pod sam koniec. Nie wiem, czy to tego tak. Przeczytałam, taka, czy po prostu. Taka nutka, nie? Cytryny. Nie kupiłabym drugi raz. Nawet ja tego chyba... nie za bardzo chcę jeść, że Ja bym chyba kupił, ale to nie jest taki baton, taki mój faworyt. Dajemy takie oceny od 1 do 10. Od 1 do 6. Od 1 do 6? O, a skąd taka skala? Chcesz od 1 do 10? Dużo. No okay. Dobra, od 1 do 10. Pierwszy. Ty. Ja pierwszy? Myślałem, że jedynkę dajesz na 10. Okej, okay. Ja daję takie 6 na 10. Ale mi podjeżdża ja się, no, ja się bardzo. Cieszę, że jest jakiś tam ekologiczny, że jest naturalny, więc to są dwa punkty. No ale nie kupiłabym. Wiedząc, że nie jest to jedyny produkt na rynku, daję 3,5. 3,5? Wow, ostro! Ja, no dobra. Czyli bo ja jestem przyzwyczajona do batonów Holakowskiej, więc ja wiem, jak to powinno smakować. Baton Alesto, nie wiem, jak to się czyta. Tak wygląda. Bio z Lidla. Karolina 3,5 na 10, ja 6 na 10. Lecimy dalej. Mamy tutaj baton z Dobrej Kalorii. I Dobra Kaloria to w ogóle jest taka firma, widzę, lubiana przez was, bo dużo osób pisało mi w poprzednim filmie, że przetestujcie koniecznie z Dobrej Kalorii te wszystkie mięsa i jakieś tam takie wegańskie, znaczy wegańskie właśnie mięsa, więc to już jak widzę Dobrą Kalorię, to mi się wydaje, że to jest taka dobra, fajna marka. A ja na przykład nie lubię. Jak dopiero wprowadzali do Lidla tą markę kilka lat temu, to kupowałam jakieś batony i nie smakowały mi, więc... I żeby test się w ogóle tak jakby
udał, to musimy popijać wodę. Ja cały czas popijam. Popiłaś? Ja nawet nie widziałem. Okej, okay, no to ja jeszcze piję. Okej, okay, popite. Baton jest tak. Kokos i orzech. Ale też pewnie na bazie, przepraszam. Na bazie daktyli. Tak? Tak. Okej. Okay. Na bazie daktyli, kokos, orzech, 0% cukru, 97% orzechów, owoców i orzechów, 100% natury, wegański. Więc zawsze mnie takie napisy przekonują, że są takie super 100% ekologiczne, wegańskie i niesamowite. Więc jak smakuje? Zobaczmy. Lepszy. Mhm. Orzechowy. To są chyba orzechy ziemne, co? Orzechy nerkowca, ale ziemny też. To tutaj plus. Orzechy nerkowca są droższymi orzechami od ziemnych, więc fajnie, że takie są orzechy... Są też zdrowsze. Tak, są też, zdrowsze, tak jak Karolina mówi i no mega. Smak? Fajny, taki właśnie daktyle z orzechami. Bardzo mi przypominają w ogóle te batony, które ty robisz, ale przeważa tutaj smak orzecha. To przykro mi, bo mnie smakuje. To znaczy, jeżeli by ktoś mi dał, to bym nie wypluła, ale wolałabym zjeść właśnie taki malutki plasterek, który teraz zjadłam, niż całego batona. Chciałabym go kupić. Mhm. Tak ogólnie to konsystencja jest taka twardsza od tego poprzedniego, ale to nie jest jeszcze taki twardy baton typowo, że trzeba go mocno gryźć. Jest właśnie taki taką dobrą przekąską gdzieś jak jesteście na mieście i naprawdę jesteście bardzo głodni. Ja bym kupił, a ty? Nie, ale też jest to fajne, że to jest wyczuwalny kokos, a nie te ziarenka chia. No i plus za składniki, bo orzech nerkowca, kokos, więc fajnie. Za nerkowca, tak. No, ile dajesz? Daję 7,5, nie, takie 8, 8 na 10, tak. Bo bym kupił, smakuje mi. 4,5, nie kupiłam. Wow. No bo ja już znam te batony, w sensie nie znam ich tak normalnie, tylko że już znam daktylowe batony i wiem, że są pyszne, a ten nie. No dobra. Tego nigdy nie jadłam. On jest dostępny w Lidlu przy tych kasach. Jadłam zawsze brązowy z kawałkami czekolady i on jest pyszny, ciekawe czy kokosowy też. Jest bez glutenu, bez dodatku cukru, wegański, kokos plus kakao. Co tam jeszcze jest? No, daktyle 68. Tak, daktyle, wiórki kokosowe. Koniec. A orzechy, tak? On był... Może zawierać orzeszki. Dzielne. No to nie zawiera. On był najtwardszy do pokrojenia, więc jestem ciekawa o co chodzi. Też ma zupełnie inną konsystencję niż te inne, bo jest całkowicie zmielony, patrz. Tak, tak, no jest taki... Te są podobne, a ten zupełnie nie. Gładki. Patrz, trochę do Chodakowskiej, ale Chodakowska ma też jakieś kawałki. Bardzo długo się go je. Jest bardziej klejący. Zbity. Jest też większy i nie ma tego powietrza takiego. Jest grubszy. Smakuje jak pyszny murzynek mojej mamy. Waży 50 gramów, a ten 35. Ten 30. No właśnie. A ten? 40, czyli on jest największy. Okej. On jest też chyba najtańszy ogólnie. Ale wielkością no to jest porównywalne. Po prostu jest taki... Tamta masa jest zbita, no. On smakuje jak murzynek mojej mamy, przepyszny. Ona zawsze robiła taką polewę z makaryny i z czekolady. I na wierzch sypała właśnie wiórki kokosowe i to smakuje doskonale właśnie w taki sposób. Polecamy, fajna przekąska. Jak dla mnie
7 na 10. Dla mnie 8,5. O! Nie dogadamy się. O nie. Dobra, teraz moja doskonałość. Ja nigdy nie kupuję tego kokosowego. Naszym ulubionym był zawsze piernikowy w święta z czerwonym tłem. Jest dobry, naprawdę. Smak doskonały. Pyszny. Dobra. Jadłam go kilka razy, ale w porównaniu z tymi... Dziwny. Kokos nie jest w wiórkach, tylko kokos jest w płatkach. To jest plus. Tak, tyle surowe kakao, migdały, wiórki kokosowe i chlorella. Wyczuwalna. Bez glutenu, bez cukru, wegański, 100% naturalny. Tak smakuje. Życie. Smakuje. Smakuje dobrze. I ja bym dał trochę niższą ze względu na to, że nie jest to taki mój faworyt jak ten. Dobra kaloria. Tak. Albo w sumie dam 7 na 10. Dla mnie był gorszy niż ten. Ale jeżeli go jadłam samego, to był całkiem okej. Okay. Tyle, że wtedy nie była wyczuwalna ta nuta chlorelli. Chlorelli. Temu dałam 8,5, to temu dam 7. Ze względu na to, że tutaj daktyle nie są takie wyczuwalne jak w tych, a w tych dwóch pierwszych daktyle są... No daktyle są taką podstawą, no i fajnie jak się wyłamie z tego. Cieszy mnie, że tu są takie kawałki kokosa, chociaż są nazwane wiórkami, ale wydaje mi się, że są bardziej ekologiczne. Poza tym kocham Chodakowską, wybijmy ich. Ja tak myślałem, że Karolina właśnie tutaj przy tym batonie to da 10 na 10. No bo ja je znam, więc ja mogę... oceniać je w taki sposób trochę inny, no bo je znam. Ale z tym nie wygrał. Ten jest lepszy. Dobra, teraz Lewandowska, ja jestem okay. Chodagang, więc mnie to tam nie ruszy. Uwaga, ostatni. Czarne opakowanie, takie mniej matowe. Foods by Ann. Mamy tutaj tak tyle wiórki kokosowe i kakao. 35 gramów waży. Miesiąc dłużej ważny. Wygrać. No dobra. Okay. To przejdźmy do testu smaku. Nie ma tutaj napisów bez glutenu, zdrowy, naturalny. On jest najchudszy. Kokos i kakao. Więc... popatrz. Najchudszy. W porównaniu do tego to by się zmieściły dwa. Popatrz. Rzeczywiście, tak. Ale na przykład jest dłuższy niż chody. Nie. Okej, okay, jedzmy to. Bardzo dobry. Kurczę. Aha. Zupełnie inny niż Chodakowskiej. Chodakowskiej gorszy. Masz pół. To jest Chodakowskiej? Chodakowskiej gorsza konsystencja. I ta chlorella niepotrzebna. Agresywna ilość różnych smaków. Natomiast tu wszystko się pięknie komponuje. Muszę wybrać zwycięzcę. Ten jest... Lewandowski jest taki mniej zbity niż ten. Ale przez to, że te są zbite, to ja je jem na pół. Szczerość pieniędzy. I muszę wrócić jeszcze do tego.
Wiem, że to tak bez popijania, ale naprawdę wyczuwam różnicę. Ja mam problem pomiędzy tym, a tym. Ja też pomiędzy tym, a tym, ale ty chyba masz pomiędzy który lepszy. A ja nie za bardzo wyczuwam różnicę po prostu. A ten jest przecież diametralnie inny. Więc po prostu nie wiesz, który ci smakuje bardziej, tak? Z tych dwóch, bo to są tak, no w sumie tak dużo tutaj nie ma, ale ten jest takim faworytem i ten, ale myślę, że tutaj musiałbym tak podwyższyć do 8,5, a temu dać 8. Moment, bo ja nie mogę się zdecydować. Nie, no ten, totalnie. Ten? Kurde, przepraszam, chodę. Dobra, to najpierw ustal swoją, swój ranking, a potem ja. Od pierwszego do piątego miejsca. Ten na pierwszym miejscu. Tutaj pierwsze miejsce nie będzie. Tak? Tak ustawiamy? Tak. Ten był spoko. W ten sposób. Czyli pierwsze miejsce dobra kaloria, drugie Lewandowska, Chodakowska, Bar Lesto. I Lesto, Lesto, ten drugi przykazam. Nie bio. Nie bio. No ale tu bio organik jest tylko ten dziwny sosik cytrynowy. Więc tak się prezentuje twoje, moje natomiast zupełnie inaczej. Najpierw Lewandowska, potem ten. Ten z Lilla, Chodakowska, dobra kaloria i biopen. Okay. Ale z zaznaczeniem, że tych dwóch nigdy w życiu bym nie kupiła, natomiast te trzy bym mogła, choć jeżeli będę miała ochotę na kokosowy przysmak, w sensie przysmak batonik, to jeżeli będą do wyboru trzy, no to Chodakowskiej nie kupię. Wow. No to muszę wam powiedzieć, że jeżeli Karolina nie wybrała Chodakowskiej, to naprawdę test jest szczery, bo Karolina jest fanką Chodakowskiej, a jej nie wybrała, więc to jest to bardzo szczery nie, test. Nie, naprawdę, Lewandowska dobre i ładne. Bo Chodakowskiej zawsze robi brzydkie. Chociaż te batony też ładne. No, ona zawsze wszędzie musi siebie ustawić. Dobra, co, test skończony. Tak, najedliśmy się trochę. Ja jeszcze wzięła. Ale przejdziemy do kolejnego testu. Tym razem do testu słodyczy, takich też przekąsek. Już nie typowo batony, ale takie... Też batony. Będą batony, tylko że będą też inne słodycze. Też zero cukru, więc zobaczymy, co tam na nas czeka. Czy będzie dobrze, czy źle, czy będą smakowe, czy nie. Zobaczymy. Także teraz się z wami żegnamy i zapraszamy was do kolejnego testu, więc subskrybujcie kanał. Lajkujcie i może odezwijcie się w komentarzach, jakie wy batony polecacie, jakie znacie. Pa! Pa!